No to łykamy. Niedługo czeka nas w kraju miła i doniosła uroczystość. Wkrótce z inicjatywy LPR zostanie reaktywowana Orlenowska Komisja Śledcza i pierwszy świadek przed nową komisją będzie zarazem setnym, czyli jubileuszowym świadkiem zeznającym w sprawie orlenowskiej. LPR chce, jak to przy takich okazjach, zaprosić kogoś mega znanego, żeby uświetnił jubileusz i jako setny świadek ma wystąpić prawdziwa diwa afery, czyli sam Aleksander, uwaga, Kwaśniewski. Z tym, że Aleksander Kwaśniewski, jak każda gwiazda, jest drogi nie tylko naszemu sercu narodowemu, zbiorowemu, ale i portfelowi. Były prezydent jest teraz pod opieką firmy menadżerskiej Harry Walker Agency, która opiekuje się byłymi dygnitarzami i wynajmuje ich za opłatą do wygłaszania różnych wykładów. I Kwaśniewski za występ bierze 25 tysięcy dolarów. Trzeba będzie się więc szarpnąć, ale warto. Biba zapowiada się szampańsko. Przed wejściem Aleksandra Kwaśniewskiego na salę przesłuchań nastąpi uroczystość uroczystego przecięcia wstęgi, którą detektyw Rutkowski związał ręce Kwaśniewskiego, kiedy sprowadzał go ze Szwajcarii do Polski, żeby były prezydent nie tłukł mu się w bagażniku. Później z okazji przesłuchania setnego świadka dochowany zostanie tradycyjny polski rytuar pod nazwą Seta i Feta. No i zacznie się przesłuchanie. No i to będzie bardzo ciekawe przesłuchanie z matematycznego punktu widzenia na przykład, bo komisja pod co najmniej duchowym przywództwem Giertycha będzie chciała tego setnego świadka co najmniej zdziesiątkować. Obu stronom przesłuchania życzymy powodzenia w walce, licząc na setną zabawę.